Witam. Dzisiaj poruszymy temat multimediów w samochodzie. Zapraszam, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko możemy w aucie zamontować i jak z tego wszystkiego możemy korzystać. Jeszcze łatwiejszym sposobem na zainstalowanie radia w desce rozdzielczej, radia oczywiście multimedialnego, jest radio, które ma format jednego dina, czyli format, który jest w każdym samochodzie i jest pewnego rodzaju standardem, jeśli chodzi o rozmiar radioodtwarzacza. Takie radio, jak tutaj, daje nam dwie korzyści. Przede wszystkim ma zdejmowany panel, co w naszym kraju jest cały czas bardzo dużym atutem. Dwa, nie podraża nam znacząco kosztów montażu, bo tutaj nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych ramek, instalacji i tym podobnych rzeczy. Trzy, oczywiście ten produkt jest sporo tańszy, gdyż ma przede wszystkim znacznie mniejszy wyświetlacz, aczkolwiek nie uniemożliwiający oglądanie. 3,5 cala jest to rozmiar wyświetlacza, którym posługujemy się bardzo często w przypadku palmtopów, nawigacji i tym podobnych rzeczy. I zgodzicie się Państwo ze mną, że spokojnie jest to ekran, na którym możemy bardzo komfortowo pracować, a w przypadku ekranu do radioodtwarzacza multimedialnego, przy którym jesteśmy naprawdę bardzo blisko, spokojnie to wystarcza. Tutaj oczywiście jest zrobiona instalacja demonstracyjna. Zainstalowane jest to w klapie bagażnika, ale ten radioodtwarzacz normalnie jest instalowany w desce rozdzielczej, co później również pokażemy. Jeszcze jeden sposób na zapewnienie pełnej rozrywki multimedialnej w samochodzie. To jest oczywiście rozwiązanie ekstremalne. Najczęściej tutaj stosuje się tylko i wyłącznie monitor montowany tak jak tu, w dodatkowym dobudowywanym panelu na oparciu fotela. Ewentualnie przerabia się zagłówek tak, by ten monitor znalazł swoje miejsce w tyle zagłówka. Tu poszliśmy kawałeczek dalej. Do każdego takiego monitora dołożyliśmy osobną jednostkę, która steruje, osobną jednostkę DVD, dając dzięki temu możliwość pasażerowi całkowitej kontroli nad tym, co ogląda. Ma on swoje radio, swoje DVD i swój monitor. Kolejny raz o cenach. Oczywiście taki monitor możemy już na portalu internetowym kupić za 200, za 300 zł. Nie polecam. Naprawdę na nim nic nie będziemy widzieli, nie będziemy mieli szansy go sensownie zamontować. Porządny monitor powinien kosztować w granicach 800, 1000, 1500 zł, tak by dać nam możliwość zamontowania go, tak żeby wyglądał naprawdę dobrze i tak żebyśmy na nim przede wszystkim coś widzieli. Problemem również w przypadku zakupów tanich monitorów, czy też kupowania prywatnego właśnie na portalach różnego rodzaju internetowych, jest zawsze temat montażu. Takie monitory najczęściej bardzo trudno jest zamontować, wręcz często jest to niemożliwe. Poza tym jednak zawsze profesjonalny montażysta sprzedaje produkt, za który potem gwarantuje od początku do końca, za jego jakość, jak również za usługę montażu. Montaż takiego monitora też nie jest tani, bo może kosztować nawet do około 1000 zł, więc kupowanie monitora za 200 zł, a następnie montaż go za 1000 zł naprawdę nie ma sensu i tego nie polecam. Rzecz najważniejsza na koniec – bezpieczeństwo. Wszystko, co robimy w naszym aucie,
musi być robione przez specjalistę właśnie z tego powodu, żeby instalacja była bezpieczna, tak dla naszego auta, jak i przede wszystkim dla nas. Wszystkie połączenia elektryczne, wszystkie te rzeczy muszą być zrobione naprawdę bardzo profesjonalnie, tak byśmy cały czas mogli się tylko i wyłącznie cieszyć wydanymi pieniędzmi i produktami, które za nie dostaliśmy, a nie toczyć z nimi jakąś tam walkę. Rzecz bardzo ważna, zwracajmy na to bardzo, bardzo, bardzo wielką uwagę. Monitor, który jest w zasięgu wzroku kierowcy, nigdy nie powinien być podłączany tak, by działał w trakcie jazdy. Dbają o to bardzo producenci aut, gdzie wszystkie monitory fabryczne zawsze po przekroczeniu jakiejś tam prędkości, najczęściej 5 km na godzinę, automatycznie robią się ciemne. Tutaj powinniśmy robić zawsze tak samo. Jedyna rzecz, która może w świetle kierowcy być włączona, to ekran nawigacyjny. Dziękuję.